Catherine Meriday, Wojna Iwana Armia Czerwona 1939-1945 Odcinek dziewiąty Aby się naprawdę umyć, żołnierze musieli odwiedzić łaźnię, słynną rosyjską banię. Rytuału tego nie wymyślono tylko dla przyjemności. Gorąca łaźnia i zmiana odzieży, minimum co 10 dni, były niezbędne, aby uchronić się przed roznoszącymi tyfus wszami. Jednak banie zwykle znajdowały się w mieście o jakieś pół godziny marszu. Jeden z mężczyzn pamięta kąpiel co dwa tygodnie, inni, że nie kąpali się częściej niż raz w miesiącu. Kiedy w 1941 roku wybuchła wojna, nowi rekruci skarżyli się na brud, od którego śmierdzieli i który powodował swędzenie oraz powstawanie czyraków. Jednak weterani byli do tego przyzwyczajeni. W czasach pokoju życie czerwonoarmistów polegało głównie na przyzwyczajaniu się do różnych rzeczy. Bez względu na stopień zrozumienia przez poborowych radzieckiego życia a niektórzy chołubili jeszcze młodzieńcze marzenia, chociaż przeinaczone, o szansie i sprawiedliwości społecznej. Armia, Ograniczała ich i traktowała szorstko. Inne źródło niedogodności stanowiła przestępczość. Magazyny i składy armijne zawsze przyciągały lokalnych kombinatorów. Drobne kradzieże zdarzały się nagminnie w żołnierskich kuchniach, mimo marnej jakości jedzenia. Kucharzy często oskarżano, o sprzedawanie mięsa i tłuszczu, które powinny okraszać wojskową zupę, ale kuchnie były ostatnim ogniwem w łańcuchu sięgającym magazynów i bocznic kolejowych. Drobne kradzieże typowa sprawa dotyczyła 50 metrów materiału na onuce. Były na porządku dziennym. Jeśli jednak była szansa, na przykład z powodu ruchu wojsk, uniknięcia śledztwa, zdarzały się przestępstwa na dużo większą skalę. Nasze śledztwa w jednostkach pokazały, że pracownicy transportu przymykają oczy na kradzieże, nawet jeśli sami nie są w nie zamieszani. Mówił raport z 1941 roku. W pewnym okręgu zniknęły 583 płaszcze, 509 par butów i 1513 pasów. Wśród innych skradzionych dóbr znajdowało się jedzenie. Armia niewątpliwie była prawdziwą szkołą, ale pewne rzeczy, których można się tam było nauczyć, nie znalazłoby miejsca w żadnym. Przyzwoitym podręczniku. Kiedy żołnierze kopali ziemniaki lub pracowali na dachu koszar, musieli się zastanawiać, gdzie zaczynają się ich wojskowe obowiązki. W gruncie rzeczy, prawdziwymi żołnierzami byli przez niewielką część czasu, nie tylko dlatego, że nie omijało ich szkolenie ideologiczne. W każdy dzień roboczy, Mężczyźni uczestniczyli przynajmniej w jednych zajęciach dotyczących polityki, na przykład wykładzie o przeprowadzanej przez Stalina analizie kapitalizmu, albo dyskusji na temat moralnych kwalifikacji idealnego oficera. Ideologii nie traktowano jako przypadkowego elementu w życiu armii ani nawet po prostu jako zastrzyku na poprawienie morale, ekwiwalentu religii. W ostatnich latach przed wojną państwo radzieckie obsadziło żołnierzy w roli ambasadorów propagandy. Oczekiwano, że jako awangarda narodu, jego miecz i obrońca będą reprezentantami poprawnego myślenia. Idea zakładała, że obrowi wrócą do cywilnego życia i staną się wzorami, będą dawać przykład słowem i czynem. Jednak wcześniej trzeba było ich odmienić, aby zostać przyzwoitym żołnierzem, nie mówiąc o w mniejszości przypadków komuniście. Należało być poważnym, myślącym, prawym i ideologicznie świadomym człowiekiem. Partia zbudowała w szeregach armii własne imperium, aby pracować nad umysłami żołnierzy. Jej interesy reprezentowała PURKKA, Główny Zarząd Polityczny Armii Czerwonej. Wśród najpotężniejszych działaczy na samym szczycie tej cywilnej struktury znalazł się Lew Mechlis, ponura osobowość kojarzona bardziej z tajnymi aresztowaniami niż sprawami wojskowymi. Wywarł on zgubny wpływ na Armię Czerwoną, a jego usunięcie po 1942 roku Okazało się punktem zwrotnym w sytuacji Sztabu Generalnego. Jednak w 1939 roku armia wciąż zmagała się z bagażem politycznych ingerencji. Jeśli chodzi o ludzi, o ich życiu orzekali polityczni komisarze działający na poziomie pułku i batalionu oraz oficerowie polityczni. Politrucy, pracujący w kampaniach i mniejszych pododdziałach. Drugi poziom stanowili młodzi komuniści, komsomolcy i agenci nazywani komsorgami. Politruk był jednocześnie propagandystą, wojskowym kapelanem i psychiatrą, szkolnym prefektem i szpiegiem. Politruk Oznajmiał rozkaz władz dla armii, to najważniejsza osoba w całej edukacji żołnierzy. Zakres tematów, których uczyli politrucy był rzeczywiście szeroki, brali udział w zajęciach ze strzelania, musztry i znajomości broni. Odpowiadali za wpisywanie indywidualnych osiągnięć, notowanie, ilu ludzi doskonale się w czymś sprawdziło. I wymyślanie usprawiedliwień dla tych, którym się nie powiodło. Co miesiąc sporządzali raporty na temat dyscypliny w swoich jednostkach, morale i wydarzeń nadzwyczajnych, czyli dezercji, pijaństwa, niesubordynacji i samowolnych oddaleń. Zajmowali się również organizacją obchodów świąt państwowych, w tym Rocznicy wybuchu Rewolucji Październikowej, która po reformie kalendarza przypadała 7 listopada, Dnia Armii Czerwonej 23 lutego oraz Święta Pracy 1 maja. Poborowi z utęsknieniem czekali na te wolne od zajęć dni. Wykład politruka, na którym musieli wysiedzieć, był w końcu tylko przygrywką do odrobiny czasu wolnego i ciężkiego pijaństwa. Politruk, który naprawdę walił w bębny propagandy, spodziewał się, że napotka opór. To zaiste godne podziwu, że niektórzy z nich, poważni, ambitni lub po prostu oddani, czynili wszystko, by urobić swoich ludzi według opracowanych reguł, organizowali dyskusje, zebrania i kampanie plakatowe. W czasie wolnym żołnierzy urządzali głośne czytanie głównie artykułów z gazet, na przykład armijnej krasnej zwiezdy. Niektórzy tworzyli małe biblioteki, a prawie wszyscy Prowadzili punkty propagandowe, w których wisiały plakaty i transparenty. Oficerowie polityczni we wszystkich jednostkach uczyli również podstaw pisania i czytania, a także badali skargi i odpowiadali na pytania dotyczące życia codziennego. Nie była to łatwa praca, podobnie jak wszyscy inni oficerowie. Politruk, Cierpiał z powodu braków. Nie mamy ani jednego tomu dzieł Lenina, informował jeden z nich, swojego przełożonego w 1939 roku. Co gorsza, jednostki skierowane do Finlandii odkryły, że nie mają żadnego portretu wodza Stalina. Wysłać pilnie, brzmiał telegram. Chociaż z perspektywy czasu. Instytucja politruka wydaje się absurdalna. Niektórzy z nich oraz ich młodsi towarzysze, konsorgowie, wierzyli w swoją misję i oddawali jej się z pełnym poświęceniem. Być może w 1939 roku część żołnierzy ich doceniała. Niektórzy zaczną to robić w zamęcie II wojny światowej, ale większość Patrzyła na czyste buty politruków oraz ich zadbane ręce i wyczuwała w tym wszystkim hipokryzję. Politrucy spotykali się również z powszechną nienawiścią, ponieważ przede wszystkim odpowiadali za dyscyplinę. Denuncjacje były głównie ich dziełem i zwykle to ich raporty ściągały żandarmerię wojskową do mesy lub koszar. Funkcja ta kłóciła się z innym zadaniem politruków, jakim było budowanie atmosfery wzajemnego zaufania. Rewolucyjna dyscyplina to dyscyplina ludu, ściśle związana z rewolucyjną świadomością głosiła ich instrukcja. Opiera się ona nie na subordynacji klasowej lecz na świadomym zrozumieniu celów robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej. Niektórzy mogli dojść do wniosku, że wyznawanie podobnych wartości buduje więź politycznego braterstwa, ale podwójne standardy, tajne denuncjacje i obłudne wymagania nie sprzyjały niezbędnej z perspektywy Armii, Atmosferze życzliwości w grupie szeregowcy i oficerowie, którzy w razie ataku musieli całkowicie polegać na swoich towarzyszach ich życie zależało od wartowników, strzelców, a przede wszystkim od kumpli wkrótce zorientowali się, że marksizm-leninizm nie gwarantuje niezawodności w wirze walki, jednak przez następne trzy lata politrucy wciąż gadali. Posługiwali się argumentem, że komuniści są niezawodni. Wspólna ideologia powinna wystarczyć, aby człowiek miał pewność, że żołnierz obok niego będzie strzegł jego flanki. Kiedy zacznie się strzelanina, znani wrogowie zostaną usunięci, partia zajmie się wszystkim nawet w czasach pokoju system wprowadzał grzę fałszywego oddania wśród politruków jak wśród innych członków partii było wielu ludzi wątpliwej moralności łącznie z rządnymi władzy osobnikami którzy kontrolowali wódkę i dziewczynki młodszy politruk Siemionow musi stanąć przed sądem wojskowym Głosił telegram z 1940 roku. Jest moralnie zepsuty, ciągle pije, okrywając hańbą tytuł oficera. W owym tygodniu znaleziono go bez broni z prostytutką na dnie pojemnika na śmieci. Więcej jednak umknęło cenzurze niż zostało utajnione. W końcu sami żołnierze musieli wyrazić swe poglądy. Jeśli mam zginąć w walce powiedział piechur swemu komunistycznemu sąsiadowi to najpierw wsadzę ci rewolwer do gardła. Pierwszą osobą, jaką zastrzelę groził inny poborowy, pakując się do Finlandii będzie politruk Zajcew. Dwaj młodzi dezerterzy których jednostka też kierowała się na północ, zostali zamknięci, kiedy odstawiono ich do bazy. Gdy tylko trafimy na front, rzekł jeden z nich, zabiję zastępcę politruka. Robiąc partii na złość, żołnierze smarowali swastyki na ścianach koszar. To, że wielu politruków, ludzi, o wykształceniu powyżej przeciętnego było Żydami, również zapewne miało znaczenie. Od początku 1939 roku raporty zawierają informacje o antysemickich uwagach i prohitlerowskich ulotkach, które część politruków znajdowała u swych ludzi. Tego rodzaju napięcia i animozje. W dużym stopniu były przyczyną nieprzygotowania Armii Czerwonej do wojny. Jednak swoją rolę odegrał też typ szkolenia bojowego, ponieważ wykłady ideologiczne zajmowały bardzo dużo czasu w rozkładzie dnia. Należało znaleźć dodatkowe godziny, by przyspieszyć konwencjonalne szkolenie. W 1939 roku, dzień szkoleniowy, Trwał 10 godzin. Od marca 1940 roku po fińskiej katastrofie już 12. Nie mam czasu przygotowywać się do tych wszystkich zajęć, mamrotał pewien rekrut. Nie mam nawet czasu się umyć. W gruncie rzeczy poborowi mieli szansę opanować wyłącznie najbardziej podstawowe umiejętności. Uczono ich maszerować. Padać lub wstawać na rozkaz, i co najbardziej wyczerpujące, okopywać się. Uczyli się zrywać z łóżka i ubierać w minutę, zawiązując o nuce. Dryl mógł się wydawać bezcelowy, ale przynajmniej stanowił pierwszy krok do prawdziwej wojaczki, do wykształcenia odruchowego posłuszeństwa i większej siły fizycznej. Gdyby był czas. Nie wspominając o jasnych rozkazach, żeby się na tym oprzeć, sprawy mogłyby się potoczyć dla tych ludzi lepiej. Jednak polityczne ingerencje nieustannie podkopywały ich zaufanie, a brak czasu ograniczał umiejętności, jakie mogli zdobyć. Cała piechota musiała nauczyć się strzelać. Jej podstawową bronią był karabin. Mosin WZ 1891-1930 z pięcionabojowym magazynkiem strzelający wyłącznie ogniem pojedynczym. Był niezawodny i cieszył się zaufaniem żołnierzy. Kłopot w tym, że nawet gdy fabryki w Tule i Irzewsku zwiększyły po 1937 roku produkcję, i tak karabinów nie starczało dla wszystkich rekrutów. Problem stanowiły też części zamienne. Żołnierze, którzy stanęli w 1939 roku w obliczu Finów, często tygodniami trenowali z drewnianymi replikami. To wystarczyłoby nauczyć się nieco musztry i chwytów broni w pozycji leżącej czy klęczącej. Nie uczyło jednak celnego strzelania czy pewności chwytu, która zależała od wyważenia broni. To samo dotyczyło czołgów, których kartonowe modele niekiedy wykorzystywano. A chociaż radzieckie fabryki produkowały pistolet maszynowy światowej klasy PPD Wasilia riowa niezbędna była wojna z Finlandią by Stalin docenił jego wartość bojową. Podejrzliwość uniemożliwiła wszakże jego szersze wykorzystanie. Aż do końca 1939 roku doskonała nowa broń zarezerwowana była dla NKWD, a wszystkie zapasy armii spoczywały w magazynach. Nic dziwnego, że raporty z koszar Odmalowują ponury obraz szkolenia i jego efektów. Wielka liczba rekrutów, zarówno oficerów, jak i szeregowców, regularnie osiągała niezadowalające wyniki w strzelaniu. Alarmująco często dochodziło też do wypadków. Nawet podczas codziennych zajęć zdarzało się, że pijani żołnierze strzelali na oślep. Poza tym nie było powodu, żeby cały czas utrzymywać najwyższą formę, gdyż w tej armii nastawionej na paradę ludzie często musieli tylko siedzieć i czekać, gdy tracili resztki wiary w swych oficerów, co bystrzejsi uczyli się lepiej wykorzystywać czas. Nigdy niczego mnie nie nauczycie, zauważył ukraiński rekrut. Śpię na posterunku i będę spał. W marcu 1939 roku przedsiębiorcza grupa żołnierzy wysyłała co rano konno oddziału do pracy w lokalnym tartaku. Płacą, jaką każdy z nich otrzymywał, dzielili się taktownie z oficerami politycznymi. Surowi rekruci z 1938 i 1939 roku uczyli się również od starszych kolegów. W 1939 roku zmobilizowano rezerwy w ramach przygotowań do kampanii w Polsce, krajach bałtyckich i Finlandii. Ci dojrzali mężczyźni, niekiedy nawet po czterdziestce, Przybyli już rozgniewani, musieli zostawić pracę i rodziny, by wrócić do armii, o której ze wszystkich sił starali się zapomnieć. Rzadko ukrywali swą niechęć. W armii jest gorzej niż na przymusowych robotach na linii bajkalsko-amurskiej, narzekał jeden z nich przy kolegach. Część Nawiązywała do Armii Czerwonej z jej okresu demokratycznego z początku lat dwudziestych, kiedy rozmawiali z oficerami w chmurach tytoniowego dymu i traktowali rozkazy jako sygnał do ogólnej dyskusji. Pamięć podsuwała im wciąż łamane obietnice. Dyscyplina Armii Czerwonej jest gorsza niż za starego carskiego reżimu skarżyli się weterani, a młodzi słuchali i uczyli się. Wypuszczą nas dopiero gdy będziemy martwi. Potencjalni oficerowie, przyszła elita Armii Czerwonej, mogli mieć nadzieję na lepszy los. Wybrana grupa zaczynała szkolenie jeszcze w szkole. Inni zaczynali jako szeregowcy i awansowali, zrobiwszy wrażenie na przełożonych swymi poglądami politycznymi i umiejętnościami. Gdy w latach 30. armia się rozrastała, wzrosło również zapotrzebowanie na kadetów. Żadne wezwanie nie jest ważniejsze niż wezwanie robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej głosiło komunistyczne hasło. Żaden zawód nie jest szlachetniejszy od funkcji dowódcy w tej armii. W rzeczywistości dopiero po 1934 roku dowódcy Plutonów piechoty zaczęli zarabiać więcej niż pracownicy fizyczni w radzieckich fabrykach. Jedynie elita mogła oczekiwać przywilejów władzy i bogactwa jakimi w świecie cywilnym cieszyli się kadra kierownicza i politycy. Jednak nędzna pensja nie odstraszała entuzjastów. Armia oferowała romantyczną przygodę, podróże i przyjaźń. Nie miało znaczenia, czy kadeci pochodzą z biednej chłopskiej chaty czy z apartamentów w centrum miasta. Ślęcząc, nad językami, matematyką, taktyką i historią kandydaci na oficerów przygotowywali się do solidnej kariery, a przynajmniej taką nadzieję mieli jeszcze kilka lat przed 1939 rokiem. Prawda, że przerwy w dostawach i fizyczne niedostatki, jakie dręczyły ich ludzi, Mogły dotykać też młodych oficerów. Trudno było sprawnie działać w armii, której brakowało płaszczy, butów i karabinów, jednak to były drobiazgi i dobrzy komuniści ignorowali je, o ile nie starali się poprawić ciężkiej sytuacji podwładnych. Od 1937 roku, daleko bardziej, Uciążliwy był nieustanny strach przed błędem politycznym. Stalinowskie czystki wśród elity politycznej i wojskowej, które zaczęły się wiosną tego roku i trwały przez następne miesiące, zmieniły sytuację wśród oficerów na gorsze. W końcu jedną z najwyżej postawionych ofiar był sam Tuchaczewski, szef sztabu generalnego. Zarzuty. Jakie postawiono jemu i jego współpracownikom, obejmowały zdradę, nie mogli więc ujść karze śmierci. Podczas gdy wcześniej ofiarami politycznych represji padali cywile, tym razem proces wywołał dreszcz wśród wojskowych. Aresztowanie Tuchaczewskiego było pierwszym aktem w procesie kierowanego przez Stalina terroru, mającego podporządkować armię i generalnie cały sektor obronny nowej formie kontroli politycznej. Zamieszanie miało doprowadzić do zmian w strategii, gdyż plany głębokiej obrony Tuchaczewskiego zostały zdyskredytowane przez jego upadek. W związku z czym sztab generalny w 1941 roku spodziewał się wojny ofensywnej. W owym czasie jednak kwestia strategii w hipotetycznym konflikcie wydawała się błaha w obliczu strachu, jaki z szybkością huraganu opanował korpus oficerski. W ciągu trzech lat od 1937 do 1939 roku pozbyto się nieco ponad 35 tysięcy oficerów, do 1940 roku z armii i floty usunięto 48 773 osoby. W ostatnich trzech latach pokoju 90% dowódców okręgów wojskowych straciło stanowiska na rzecz podwładnych, a ta wymiana kadr wprowadziła chaos do rekrutacji, szkolenia, zaopatrywania i koordynowania ruchów wojsk w przeddzień wojny. Morale również legło w gruzach, gdyż zawodowi żołnierze walczyli o ocalenie swych karier. Aresztowany oficer rzadko trafiał przed pluton egzekucyjny. Część z nich, około jednej trzeciej, wracała, a Rize obliczył, że nawet w najgorszym roku nie więcej niż 7,7% dowódców Armii Czerwonej usunięto z przyczyn politycznych. W 1940 roku 11 tysięcy ludzi. Odzyskało swoje stanowiska, jednak czystki poważnie utrudniły oficerom pracę. Przede wszystkim stało się jasne, że nikt nie może być pewny pracy czy życia. Wśród wojskowych gwiazd wielkiej wojny Ojczyźnianej było kilku ludzi łącznie z Konstantym Rokosowskim, późniejszym zwycięzcą z Podkurska i Królewca, którzy spędzili pewien czas w więziennych celach i obozach. Począwszy od 1937 roku nie było wątpliwości, że każdy aspekt pracy armii, nawet czysto militarne kwestie w rodzaju szkolenia i rozmieszczenia sprzętu, może się stać przedmiotem partyjnej debaty.